Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak, o Boże, co tu jest? O, farba. Takie mam ręce. Ja robię pranie, jedno się zrobiło, za chwilę będzie drugie. Dziewczyny są na dworzu z Jarkiem. Jarek sprząta samochód. Drodzy mam skaczy po aucie, a to ja miała jeździć, aczkolwiek pewnie już teraz siedzi w tym aucie. A ja robię coś pracochłonnego, coś co mnie odpręża. Lubię to robić. Tego jeszcze nie wiecie, że takie coś robię, bo to zaczęłam robić właśnie też na rzecz zamiast YouTube'a trochę. Poszłam też w tym kierunku, dlatego miałam mało czasu. Ale już się odczuć na urodziny do koleżanki i poprosiła mnie. I mówi, mamo, bo ty zamiast tych jajeczek, takich kinder dużych, masz kule. Bo ja robię takie kule steropianowe, albo jakie steropianowe. Czy mogłabyś mi zrobić lola? I kupimy lola dla Letyki i tam wsadzimy do środka i będzie fajnie. No więc ja robię lola. Czego się nie robi dla dziecka? Lilusia! Czekajcie. Dobra, jestem. Oczywiście tam szczeka na nich. I tu jest druga część. Że będzie to po prostu złączone. Jeszcze trochę. Zostało mi w sumie oczy i potem cała kula do pomalowania. Także odezwę się na pewno później, ale chciałam wam to pokazać, co robię. A dziewczyny bawią się w chowanego. Jestem ciekawa, gdzie Zuzia się schowała. Tak, tam jest Lila, oczywiście mój syf, które muszę posprzątać, się umyć. Znalazła cię? Tak. Zwariowałaś? Nie, a tak... Znalazła cię? Tak. No co ty? I tak przy okazji, dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że ty teraz dzisiaj będziesz nagle robiła vloga. A widzisz, jaka niespodzianka? Stwierdziłam, że jak robię kulę, to pokażę im, co mamusia robi takiego jeszcze. Pokaż te zęby, patrzcie na to. Ząb będzie jej wychodził. A wczoraj, nareszcie. A wczoraj mnie dziąsło bolało. Dlatego, a wiesz czemu będzie bolało? Będzie bolało i będzie teraz się wyrzynało. Dlatego, że jak ci wypadł ten ząb w grudniu, w Wigilię, to zobacz od grudnia ile uciekło czasu? Pół roku ponad. Przez siódmy miesiąc za chwilę. 24 minie 7 miesięcy. Aha. A tobie jak wypadł ząb, tak nie chciał wyjść w tą dziureczkę, która już była, więc teraz będzie musiał się wybić na nowo. A pewno pamiętasz na drugi dzień po Wigilii i jak mi wypadł, to nie mogłam nawet nic zjeść. Tak, nie widziałaś jak jeść, nie? No, więc powiedziałaś, żebym ugrywała i sobie dawała. Tak. Kochani, idę właśnie do Argosa kupić dla kolegi prezent, bo niestety wracam do Polski, nie będę miała z kim pracować. No, trochę przykro, ale nie poradzisz, dlatego wybieraliśmy się na prezent, kupić. Powiem wam tak, byłam w Argosie, kupiłam i byłam na Aście jeszcze szybko. Po kartkę i papier. Byłam teraz w Wiemie, bo właśnie nie było Color Surprise. Musiałam iść. Ale dobrze, że poszłam, bo mi się przypomniało, że potrzebuję jeszcze dużo guzików. A na pewno nie mam tyle w domu, bo wymyśliłam, że dziewczyny zrobią po prostu na zakończenie roku dla każdej pani, a trochę ich jest, takie karteczki z serduszkiem, a serduszko będzie wyklejane guzikami. Także to jest fajny pomysł, wydaje mi się. Więc lecę jeszcze do BM-u, bo BM-u, do Hobbycrafta, bo w BM-ie nie było w ten sposób. A muszę szybko, bo jeszcze obiecaliśmy dzisiaj dziewczynom, ale się zasapałam, obiecaliśmy dzisiaj dziewczynom jeszcze spacer w czwórkę, zanim Jarek pójdzie do pracy, a potem jedziemy do trzeciej Reni, więc jakoś dzień nam minie, a ja jeszcze muszę zrobić jedno pranie, wywieźć, tata. I co? I powoli muszę zacząć pakować się do Polski. Wieje wiatr, ale powiem wam, że jest bardzo, bardzo ciepło, a w przyszłym tygodniu mają być upały. Na całe szczęście w Polsce też, więc nic mi nie ominie. Dobra, wchodzę, bo śpieszę się.
wróciłam do domu, a Dorota ma ułożone Lego Friends. Ułożyła. Prawda? Statusie, na to się trochę pało. Teraz się bawisz Lolem, tak? Super. A Zuzia co robi? Już wam pokazuję. A Zuzia układa też Lego Friends. Prawda? Aha. Zuzi, ostatnim czasem kupiłam właśnie Lego Friends, takie serduszka. Można zebrać tyle. I są jeszcze podobne, tylko trochę jakby inna seria widziałam Zuzia ostatnio. Też. I mama, powiem wam coś. Ja się siłowałam z tym robotem. No super. Siłowałam. Tak. I Zuzia bardzo ładnie sama ułożyła, bo zawsze miała lekki problem z tym. Nie umiała się, jakby to powiedzieć, skupić. Tak, skupić nie umiałaś się. Raz ją to denerwowało wszystko. Ale ostatnio ładnie. Ja to trzymałam. No i co to? No to róbcie, tak? To te dwa. No to układy. Hej, hej, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Wczoraj już po prostu zapomniałam nagrywać, a potem czas nie było. Jak wróciliśmy, no to szybkie szykowanie się do spania. No i było bez sensu kończyć jakokolwiek długo, bo ile on by trwał. Także tak. Zuzia jest na urodzinach, my z Dorotą właśnie wyszliśmy na... Na roki. Będziemy jeździć. Wczoraj dzisiaj pojechała do Letyki na urodzinki. Zrobiła mi tą kulę wczoraj, dałam jej, kupiłam Lola, no i pojechała do kina. Także my teraz będziemy jeździć, prawda? Tak, a później będę pakować się do Polski. A także potem będziemy coś... taka krótka wieczka na rowerach. Tak, także tak, jeszcze dzisiaj robiłam Dorocie porządki w szufladzie ze spodniami, bo tam był totalny armagedon, prawda? I 3/4 tej szafy idzie. Także wszystko za małe. Nie? Tak. Idziemy? Tak. O, Jezus. Fajnie jeździć na rynku. Co to spoczywa? Ja. Czemu? No to ci na grawę nie jeździłaś, nie? No. Że oni już wrócili. Nie, jeszcze nie wrócili. Bo szybko odpoczywaj, żebyśmy jeszcze mogły pojeździć. Już? Tak, poczekaj. Ja cię podniosę, bo polecisz za chwilę. Co dziewczyny robią? Zuzia wróciła z urodzinek. Jak było? Dobrze. Dobrze. Zuzia robi serduszko dla pani. Tak. Dorotka tutaj ma zrobionego kwiatka. Nie, serduszko też. I tutaj ma kwiatka. Tak? Takie laurki robią na zakończenie roku szkolnego, prawda? Tak. I jutro mam to dać? We wtorek dopiero. We wtorek?
Tak, bo dziewczynki szybciej o jeden dzień kończą szkołę, bo mają w środę, a my już ich we wtorek zabieramy do Polski. Różka zrobiła gluta, prawda? I teraz nam wychodzi. No zawsze robimy z innego kleju, ale jednak z tego zwykłego nam wychodzi, prawda? Ale tylko dlatego, że mamy inny aktywator niż Perwol, prawda? W podstawie takie coś u nas kosztuje taki aktywator 5 funtów, a jak ostatnio to 3,50, więc spoko. Tak, i potem można dać. A myślisz, żeby wyszło tak samo jak piankę dodajesz do tego jeszcze dopiero aktywator? No. To można by było coś później spróbować, tak, nie? No. Myślę, że byłoby fajnie. Mogę A wiesz, że masz katar i jesz loda? O. Się przejęłaś, nie? No, to co, teraz brokat, Zuziu? Nie, musimy najpierw dać kolor, a potem brokat. A kolor, to dobra, to już moment. I mamy pisak teraz, tak? A z tym pisaczkiem, dobra, potem się zmyję. No i pokaż, jak to robisz. Patrzcie. Jak jest glutek dobrze wyrobiony, to wystarczy tak i tak porobić, prawda, Zura? No. Zawsze dawaliśmy farbkę, nie? No. Albo barwnik. No. Ja jest biureczka tym niebieskiego, żeby nie zostało. Zawsze wiesz, jak to Martyna zrobiła, że ja miała czyste biureczko? To taką specjalną mapę. No. Wychodzi taki inny kolor. No bo jak chcesz mieć większy, bardziej niebieski, to musisz dać jeszcze więcej pisaczka. Nie. Wychodzi, fajny, nie? Taki pudrowy. Wychodzi taki fioletowy nawet. No, niebieski, a taki pudrowy, taki leciutki, jaśniutki. Trochę się to lepi dla mnie. Muszę się nim troszeczkę wybawić. Dobrze. To się baw, a ja poogarnę te guziki od laurek. Myślę, że panią się spodoba. Myślę, że tak, kochana. Twoje też, myszko. Nikt nie mówi, że tylko do Zuzi. No. Mówiłaś. Może trochę aktywatora chcesz jeszcze? No daj. Ja mi troszeczkę jeszcze. Do tego klucika. Dzisiaj robiłam u Doroty w szufladzie porządek. Tutaj tam ostatni białej. Nie wiem, czemu mówiłam, że to robiłam. No, nieważne. Aczkolwiek zrobiłam i tyle rzeczy jest małych. Także tak. Malutkich, to była moja praktycznie ostatnia szuflada. Jeszcze muszę w skarpetkach zrobić porządek, bo tam wygląda... Burdel na kółkach. Burdel na kółkach. Dokładnie. Dokładnie was tatuś nauczył. Burdel na kółkach tam jest. Skarpetki pojedynczo. Cokolwiek rano znaleźć ostatnio, to jest burdo na kółkach. Nie, to też nie wiem. Także, a kto? Ty i mama. Kto? Ty. Ja ty i tata. Nie, ja tak nie mówiłam nigdy. Chyba się od taty wziął. Tak, no dobra, nic, to też będę musiała ogarnąć, dać do innego kartona, gdzie jest reszta za małych ciuchów. No i tak, ja tu już mam pranie poskładane, jeszcze muszę iść jedno do końca wywiesić. Tutaj też burdo na kółkach. Żeby się spakować, trzeba było porządnie poprać jeszcze ciuchy. Plus zalewy, które poprałam i nie miałam czasu na układanie, bo ostatnio jesteśmy tak zabiegani, że to jest jakaś masakra. No tak, dzisiaj to ogarnę, trochę to ogarnę. Lili się oczywiście na praniu ułożyła. Lilucha, gdzie ty jesteś? Jeszcze Lilę muszę cię wykąpać. Pomocy! Okej, zobaczcie, powoli ogarniam to pakowanie, aczkolwiek idzie mi jak po prostu krew z nosa. Ale już jest to, co zrobiła Dorotka. Dorotka stoi, zajmuje się butami do wyjazdu. Tak. I jedne Doroty, drugie Doroty, trzecie Doroty, czwarte Doroty. W tym tutaj jeszcze Doroty muszą być Adidasy. I aktualnie moje dziecko szuka kroksów. Czyli będzie ile par Doroty. Dobra, przerwało mi, bo mi się pamięć skończyła, ale Dorota doniosła swoje buty. Więc tak, liczymy Doroty buty. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, prawda? Zuzi. Zuzi jeszcze nie ma tych. Raz, babcie. Dwa. No. I o czym mówimy? Trzy, sorry. Raz, dwa, trzy. I na nogach ma jeszcze. Cztery. Tak. A Dorota? Ciekawe po kim to ma. Chyba nie po mnie. Tak. Chyba nie po mnie. Tak, po mnie zawsze. Czabać, nie po mnie. Tak. Tak. Nie. Tak. Nie mów tak. Tak. Ja nie mam dużo butów. Tak. A to na tacy zawsze biorę tylko jedną. Daj. Pokażę ci ile masz. Nie rozwalaj ich, proszę cię. Nie będę ich. Wracaj. Wracaj. Leci moje buty. 6. Dobrze, że policzyła tak mało. 7. Ale ojca nie licz. No nie. To ile mam butów? Poczekaj. Dobrze, że tych w kotłowni nie widzisz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam nie ma 7. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9. Gdzie masz jeszcze 9? No ty gwiazda, nie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Źle liczysz, ty liczysz osobno buty. No, Junia, nie, patrz, to jest jedna para. Aha. Bo to są klapki. To jest druga para. To jest trzecia para, to jest czwarta para, to jest piąta para, to jest szósta para i to jest siódma para. Czyli 7 par mam tylko. I to? A to są laczki, to tego nie licz. 7 par tylko. To dobrze, jeden, że jeszcze w pracy się trzy, właśnie dwie pary moje piorą. 4, 5. Słyszysz? 6, 7, halo? 8. Aha. 8. Masz butów. Niech będzie. Dobrze, że reszty nie widać. Gdzie one są? Nigdzie, nie mam. Wywaliłam wszystkie. Karoskina. Ja wiem. Pracy się piorą. Dwie pary adiasów. Dobra, idę pakować dalej. Puszczaj. Puszczaj mnie! Puszczaj! O jest. Wariatko mała. Dobra, już nie szczekaj, Ile nie szczekaj. Dobra, kończę.